Stąd ten świat sztuczny tak, że trawa jest zielona tylko w grach. Wróć do początku, zamiast betonu, poczuj budzący cię wiatr. Najpierw podstaw regula, którego pijesz z rana papierosa, po którego sięgasz, też nie zapalaj. No co, obozowisko rozbite. Tutaj mamy materacyk, śpiwór, saperkę i kilka ciekawych, użytecznych rzeczy typu teleskopowy kij rodem z Chin, bez wirusa, bo był dawno kupiony, do kiełby na ognisko. Oprócz tego mamy apteczkę, kurtkę przeciwdeszczową, taśmę bardzo dobrą, która się przyda. Lampeczkę, kuchenkę. Namiot jest całkiem zgrabny, chociaż dodałem narzutę i to może nie wygląda twarzowo, ale daje osłonę przed ewentualnym deszczem, a narzuta jest przeznaczona do namiotu dwuosobowego, ja mam jedynkę. No i to, żeby było zabawne najbardziej, to jest to, że ten plecak jest w połowie nawet większej załadowany. No i te wszystkie klamoty się tutaj zmieściły. Jakby ktoś się udawał na wycieczki jakieś takie, tego typu, to polecam zaciski plastikowe, które można kupić w wielu sklepach i bardzo się przydają dla wzmocnienia na przykład stelażu i nie tylko tego 20-letniego plecaka. Oprócz tego fajnym pomysłem jest zakup gąbki pod tyłek, którą można włożyć z tyłu plecaka i amortyzuje ona po prostu, nie wiem, niewygodności i stalowe elementy plecaka. Pozdrawiam też sponsorów tej wyprawy, której to jest pierwszy dzień, czyli Rudolfa, który pożyczył powerbanki i 2/3 namiotu. Sąsiada, pszczelarza z Bobrownik, który o tym w ogóle nie wie, a jest w sumie najlepszym pszczelarzem według wszystkich statystyk ubiegłego roku w Polsce. No i Rafała M. z Włocławka. No i to tyle.